kochanego rozciągniętego na tył. Jest taką absolutną damą, jeżeli chodzi o maraton poznański. Zwyciężyła ten maraton kilkukrotnie. 177. 5, 4, 3, 2, 1. I poszli, kochani, całe 7-osobowe kluby ruszył na 7-kilometrową trasę wokół jeziora. Zgodnia, że to będzie formy, bo rozkądnie się nie będzie takich bez problemów, nazwijmy to na tym komunikacyjnym faworycie. Już gdzieś tam podążają za motorem, za pilotem, który prowadzi nasz bieg, nasz 700-osobowy klub. Jak widać, wszyscy najprawdopodobniej się ustawili do względem własnego indywidualnego poziomu i ruszają powoli, ruszają na trasie, widzą to koszulki, liczne koszulki Akademii Biegania, studenta kilku alarmerców, widzę tu koszulki również, inicjatywy fantastycznej kobiety biegają, także jest tych biegaczy różnej nasi z różnych stron kraju, bo wspomnę o biegacze z Gdańska, z Torunia, z Białecznej, nie tylko z Miedzenca, bo oczywiście to jest przewaga dzisiejszej naszej stacji. Pani powodzenia, że te fantastyczne rekordy mimo, że wystarczy, tutaj jest wystarczy, nie tym powiem, mamy dokładnie czas oznaczoną, mamy rozlokowane tabliczki z dystansem, więc można sobie je sprawdzić i można mniej więcej ten dystans określić, gdzie prezes Olewski sprawdził jeszcze jednego chyba, dlaczego nie ma go tam na trasie, dlaczego Andrzejczyk nie ma na trasie, cóż dzisiaj to...